No w sumie tak jak przewidywaliśmy, no, wyszli mocną zagrywką, trafili, bardzo dobrze grali, bardzo dobrze ustawiali brok, bardzo dobrze bronili w tych pierwszych dwóch setach, grali dobrze na kontrataku. No tutaj nie mieliśmy za dużo do powiedzenia, w szczególności też w drugim secie. No ale myślę, że tutaj pokazaliśmy charakter, no, że mimo tych sromotnej porażki w tym drugim secie wyszliśmy z głową do góry, z pełną wolą walki i to pozwoliło nam wygrać kolejne trzy partie. Myślę, że przede wszystkim my zaczęliśmy grać troszkę lepiej, troszkę mądrzej, troszkę z chłodną głową. No i to my chyba zaczęliśmy w tym momencie mocniej zagrywać, co łatwiej nam się ustawiało blok i mieliśmy trochę więcej chyba kontrataków w tych trzech setach od drużyny z Radomia i wydaje mi się, że dzięki temu pozwoliło nam to wygrać. Szkoda, bo 2-0 prowadziliśmy i mieliśmy szansę w trzecim secie, żeby jeszcze uciec, tak jak zrobiliśmy to w dwóch pierwszych setach, ale się nie udało. Trudno, no. Punkt zawsze jest fajny, jakby ktoś nas zapytał, czy bierzemy punkt przed meczem, to sądzę, że połowa albo większość chłopaków by się zgodziła, ale wiadomo jak to. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i szkoda, że nie udało nam się chociaż tych dwóch punktów tutaj zdobyć. Tutaj na tej hali chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gramy chyba najgorsze mecze, ale też przeciwnik bardzo dobrze zagrał. Ryzykowali na zagrywce, ogólnie bardzo dużo ryzykowali. Ten drugi set teraz po prostu zmiażdżyli, nie wiedzieliśmy co się dzieje. Ale to jest budujące i tak jak tutaj zapytałeś, czy to jest niedosyt, to na pewno nie. Cieszymy się, że wygrywamy, bo to jest nasze pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. Ja myślę, że po prostu walka o każdy punkt. Wiadomo, że jak się wygrywa 2-0, to trochę się człowiek rozluźnia i tutaj chyba Radom trochę się rozluźnił, a my weszliśmy na to dobre granie. Walczyliśmy o każdą akcję, przełamaliśmy ich w końcu. I ten trzeci, czwarty set już był dużo lepszy w naszym wykonaniu. Tiebreak, trzy dobre zagrywki Mariusza, bardzo dobre. Odskakujemy i cieszymy się ze zwycięstwa. Nie, no trzeba przyznać, że te dwa sety pierwsze to był koncert w naszym wykonaniu. Graliśmy na bardzo dużym ryzyku i wszystkie elementy nam żarły. Tak mówiąc kolokwialnie, zagrywka nam się działa. Może nie było dużo asów, ale bardzo dużo korzyści. Dosyć dobrze sobie radziliśmy z powstrzymaniem Mariusza Blazego przez dwa sety, bo przez dwa sety chyba nie był najmocniejszą stroną, był hatowany, ale ta długa przerwa, no, oczywiście nie zwalam to na długą przerwę, ale taki moment zwrotny to był ten trzeci set i powrót Bełchatowa do gry naprawdę. Nasze ryzyko przestawało się już wtedy opłacać, nie byliśmy tak samo skuteczni, a trzeba przyznać, że wtedy Bełchatów rósł. I z biegiem czasu Mariusz grał coraz lepiej, a no, im bliżej końca meczu, tym był naprawdę już bardzo skuteczny. Nie wiem, czego zabrakło. No, ja myślę, że jakbyśmy trzeciego seta zagrali na takim poziomie jak pierwsze dwa, to naprawdę byłby historyczny wynik w Radomiu, no ale no, skończyło się niestety mało pozytywnie. Nasza postawa może cieszyć, bo te dwa sety były naprawdę super, a trzy pozostałe były może nie najlepsze, ale też nie najgorsze. Cały czas walczyliśmy do końca, byliśmy bardzo zdeterminowani. No, trudno, no tak się gra z zespołami, które aspirują do medali, mają bardzo szerokie składy, dużo jakości. Niestety nam dzisiaj tego zabrakło. Nie, no wiadomo, że przed meczem nie byliśmy w najlepszym położeniu i Skra była murowanym faworytem do zwycięstwa za trzy punkty. Ale przypominaliśmy sobie w szatni historię naszych pojedynków z poprzednich lat i Skra w Radomiu dawno nie wygrała już łatwo. Chyba nawet od powrotu do Plus Ligi Cera Czarnych Radom ani razu za trzy punkty, więc wiedzieliśmy, że dzisiaj jest ten dzień, w którym możemy sprawić niespodziankę. Cieszymy się z jednego punktu, ale też ubolewamy nad stratą dwóch, bo takie dwa sety rozbudziły mocno nasze apetyty i przyznam szczerze, że po drugim secie w szatni bardzo bojowo się nastrajaliśmy do tego, żeby zgarnąć tutaj całą pulę.